Dzień dobry, jednak odbył się dzisiaj nieco dziennik, w pewnym sensie o takiej niecnej porze. Dlatego, że najzwyczajniej w świecie odrabiałem dzisiaj zaległości, jeśli chodzi o sen, więc jest to niecno. Niecno dziennik, znaku zapytania. Witajcie. Dziś przy porannym rytuale wstrzykiwania sobie doustnie kofeiny. Niam, niam. Miałem kilka małych mikroobjawień, którymi się chciałem z wami dzisiaj podzielić. Zaczyna być już chłodno, kilkadziesięcioro z was pamięta, że zajmuje się również czymś takim jak treningiem zimna. Nie jest to oczywiście tak ekstremalnie wyczynowo jak u Wima Hofa. W żaden sposób trening neuromorsowania nie jest ani klasycznym morsowaniem, które było modne u nas zanim stało się modne. Jak również nie jest to również tak hardkorowe i mocne i potężne, oczywiście z całą chwałą dla pracy Wima Hofa i całą jego niesamowitością, jak u niego właśnie to jest. Natomiast tak, morsowanie jest również częścią, ale morsowanie neuro. Ale wszystko, co robimy w neuro, jest minimalizowane, jeśli chodzi o wysiłek, więc również mikromorsowanie, a więc dostępne dla każdego z nas, dające rezultaty bardzo porównywalne i wprowadzające nas nieco troszkę, jakbym nazwał wprowadzanie się w świat sprawczości poprzez neurometodykę. Myślę, że będzie to o wiele bardziej obrazowo pokazane, jeżeli rozpocznę pewnego rodzaju anegdotą. Ta anegdota opowiada o takiej historii, kiedy alternatywne historie zatonięcia Titanica, w sytuacji, w której Titanic, jak wiadomo, grzmotnął o iceberga, nie wiem jak się tam nazywał ten bankier, którego uderzył Titanic. W każdym razie, kiedy uderzył, w żaden sposób nie reprezentuje to moich rzeczywistych poglądów w teoriach spiskowych, proszę się nie zapisywać mnie do klubu nigdzie. Kiedy grzmotnął w tego iceberga ten Titanic, masa ludzi wylądowała w zimnej wodzie i natychmiast, prawda, hipotermia i amen. Niektórzy z nich natomiast być może nawet doświadczyli pewnego rodzaju szoku odpornościowego i ci, którzy przeżyli i byli zupełnie innymi ludźmi i wszystko rozpoczęli od nowa. Ci, którzy oglądali romantyczną legendę kinematograficzną Titanic, mogą się trochę na ten temat więcej zainspirować, bo na pewno jeśli chodzi o fakty, to trudno byłoby się spodziewać jakichś większych encyklopedycznych, rzeczywistych odwzorowań. Natomiast ci, którzy wylądowali w tej wodzie, w tej alternatywnej historii, natrafili na takiego wielkiego wieloryba. Był to jakiś płetwal błękitny, czy inny rodzaj kaszalota. W każdym razie ten akurat był fishbinowcem, więc w żaden sposób nie spożywał pokarmu mięsnego w tak zwanej wersji makro. Interesowały go oczywiście wysokoobjętościowe dostawy krylu, krewetek i planktonu. Natomiast w obecności tego, co było, po drodze znajdowała się cała masa ludzi, no, paszcza się rozwarła, wieloryb się zanurzył. No i ci wszyscy ludzie, spora grupa tych którzy, ocaleńców z Titanica, nagle okazała się kompletnie niespodziewanym miejscu. Zdawałoby się tak biblijnie trochę w naprawdę trudnym położeniu. Nie zmieniając jednak faktu, no, mimo wszystko było tam powietrze. I no, wilgotno, ale mimo wszystko nie byli zanurzeni w żadnej wodzie, można było oddychać, więc stwierdzili, no cóż, no co tu robić. Rzuciło nas tutaj, w tamtą stronę jest ocean, nie wiadomo kiedy to bydle się znowu wynurzy, więc chodźmy bliżej nozdrzy tych wewnętrznych zatok. W momencie, kiedy on będzie robił wydech, to nas przynajmniej wystrzeli w jakimś bardziej przyjaznym miejscu przez tę fontannę, więc oni idą w kierunku tych nozdrzy. Łaskocząc go przy okazji cholernie, więc już trochę mu się chce kichać i go trochę stymuluje do tego, żeby wypłynąć, ale na razie nasz wieloryb trzyma się dzielnie. No i nagle w tym momencie patrzą, a z naprzeciwka ktoś idzie. No i cała ta brygada marynarzy, kelnerów, sprzątaczy, inżynierów, pasażerów różnych klas napotyka po drodze orkiestrę. Orkiestrę, która idzie dokładnie z przeciwnej strony. No i właśnie, jak się ta historia zakończyła, będzie jednak wszystko prosił, żebyście pozostali do końca tych ZZ Newsów i usłyszeli, jak to rzeczywiście było z tymi ludźmi z Titanica we wnętrzu tego wieloryba. Natomiast co z tym mikromorsowaniem? Na frasunek dobry mikro
na forsunek, bym powiedział nawet, mikromorsunek. To, co się dzieje w przypadku mikromorsowania, czyli to, czym pracujemy, w jaki sposób działamy, opiera się na dwóch filarach, które, a nawet na trzech filarach, które również obecne są w metodzie Wima Hofa. Są jednak one zminimalizowane, zmikrominimalizowane, bym powiedział. Oddech, zimno i nastawienie umysłowe. Z tą różnicą, że nie mamy tutaj, jeśli chodzi o nastawienie umysłowe, nie pracujemy z kompletnym, całkowitym przebudowaniem się na tak zwany pozytyw, czyli odchodzeniem od wzorców, które traktujemy jako leniwe, niemotywujące i negatywne, tylko bierzemy nasze demotywujące i leniwe wzorce i przeramowujemy je u podstaw, i dostrzegamy w nich ukrytych sojuszników i właśnie ich uruchamiamy. Czyli jeśli mamy depresję, tak jak na przykład ja, pracujemy z depresją jako z czynnością mózgu. Jeżeli, ja celowo mówię w czasie teraźniejszym, mam depresję, ponieważ ja się nie boję. Nie boję się, o tym zresztą będzie dalej dzisiaj, w jaki sposób nie bać się tego, co w tobie rezonuje i co mogłoby być uznawane za nie do końca fajne. Mówię o tym w czasie teraźniejszym, ponieważ naprawdę nie muszę wyzbywać się tego, co jest użyteczne, jeżeli w jakiś sposób nauczyłem się, w jaki sposób to może być użyteczne. Ponieważ najprawdopodobniej trudno jest znaleźć jednoznacznie szkodliwe stany wewnętrzne. Natomiast łatwo jest o uszkadzające stosowanie tych stanów wobec siebie. Gdzieś w tym wszystkim u podstawy większość naszych wewnętrznych stanów jest sojusznicza i potrzebujemy tylko wziąć za nie odpowiedzialność i nauczyć się z nich korzystać. Więc po pierwsze, mindset nie jest nastawiony na negację i wyparcie stanów negatywnych, lecz na ich używanie i zauważenie, że nie są one ani negatywne, ani pozytywne, lecz po prostu niewłaściwie używane. Drugim filarem jest oddychanie i oddychanie nie jest tutaj forsowną hiperwentylacją, chociaż oczywiście jeśli lubimy, możemy. Intensywność, rytm, cała resztość tego oddychania zależy od Ciebie, od Twojego komfortu. Istotne jest to, że połączone jest on z mikroruchem i tu odsyłam do mojego pięciopaka oddechowego i do poprzednich niecodzienników, w których mówię trochę więcej o tym, w jaki sposób w neuroświadomości oddychamy. Ponieważ w momencie, w którym pracujemy pięciopakiem żywiołów, licząc na stopach albo na dłoniach, przeramowany sposób kolejnością palców, nie dość, że krosujemy informacje międzypółkulowo, to uruchamiamy zupełnie inny sposób krążenia. Jestem tego wybitnym przykładem, ponieważ ja nadal jeszcze mam dosyć dużą niedokrwienność kończyn z przeróżnych przyczyn, których tu Wam oszczędzę, ponieważ w wielu sytuacjach jest to często inne u wielu z Was. Natomiast nie tylko u mnie zresztą, ale również u osób, które u mnie trenowały, zauważono zmianę dostępu do możliwości pracy z ukrwieniem i zwiększeniem komfortu wobec zimna. Nie zawsze od razu, ale przynajmniej w jakimś ułamku w chwili wdrożenia oddechu pięciopaku żywiołów. O pięciopaku żywiołów jest więcej w poprzednim, nie będę się tutaj na ten temat specjalnie rozchodził. No i trzecim jest temat ekspozycji na zimno i tu znów traktujemy to z tak zwanym mikroskali. Nie staramy się od razu wyczynowo ładować się bez neoprenów, bez gąbek w lodowatą wodę, w przerębel albo wannę z lodem na 20 minut czy na 5, okej, oczywiście da się z przegięcia, ale powiedzmy na te rekordowe przysłowiowe morsujące 4 minuty, w których mówi się, że 4 minuty to jest takie minimum, przynajmniej ja morsując klasycznie jeszcze przed epoką Wima, słyszałem wielokrotnie, że 4 minuty trzeba wytrzymać, żeby to naprawdę było coś. Oczywiście podejrzewam, że fizjologicznie rzecz biorąc, jak zresztą to zbadano i na tych wszystkich osobach, które dały się zbadać z eksponujących się na zimno, aby uruchomić tak zwany wulkan hormonów, należałoby oczywiście pozwolić sobie na konfrontację z zimnem, pozwalającą systemowi żywić nieświadome przekonanie, że jest na granicy przetrwania. Bycie skonfrontowanym z granicą przetrwania powoduje, że wszystkie nasze wtórnie wytworzone przez nas problemy życiowe stają się drugoplanowe, a przetrwanie staje się najważniejsze, w wyniku czego wyjście z tej sytuacji cało i okazanie się sprawczym i zdolnym do przeżycia tej sytuacji jest dla systemu informacją, że jest
niesamowita okazja do świętowania i to zaczyna się w nieświadomym obszarze ukorzeniać. To jest bardzo duży pożytek z tego powodu. Natomiast to jest zabawa dostępna dla osób, które są tak silnie pod ścianą albo tak mocno rozentuzjazmowane, czyli z dwóch skrajnych elementów, że nie stanowi dla nich problemu wytworzenie w sobie pewnego rodzaju nawyku ładowania się do wanny na 4 minuty dziennie, albo przynajmniej 2 razy w tygodniu, albo w jakąś przerębel czy innego rodzaju zimnowodną strukturę. Swoją drogą sauna działa w bardzo podobny sposób. Mamy do czynienia z warunkami, które są oficjalnie nie do zniesienia. Woda plus 4, powietrze plus 100, prawda, jedno zaraz po drugim. To jest oficjalnie, że tak powiem, denaturacja plus wychłodzenie ekstremalne. I w tym momencie to wszystko razem, nagle ja to przeżyłem, prawda, i to się nazywa spa. No matko święto, ale niesamowite, cały mój umysł mówi yeah. Nie? I to jest dokładnie to, o co chodzi, bo takie właśnie informacje do układu hormonalnego są wysyłane. I tak jest zapamiętywany ten odruch, dlatego wychodzimy stamtąd najczęściej w takim dziwnym poczuciu, że niby nic się nie zmieniło, nawet jak jesteśmy już przyzwyczajeni, ale no, świat jest jakiś przyjaźniejszy. I to nie tylko na fizjologicznym poziomie. Mikromorsowanie polega na tym, że prawdopodobnie określamy nasz minimalny poziom konfrontacji z tym, czym jest zimno. I sami decydujemy o tym, czy to będzie trwało 15 sekund, czy to będzie trwało minutę, czy będzie trwało 4 minuty, czy to będzie prysznic, czy to będzie wanna, czy to będzie wyjście na zimny poranek bez odzienia, no, powiedzmy sobie, no, jeśli to jest balkon w blokowisku, to przynajmniej, że tak powiem, w bieliźnie. I czy też stanięcie na bosaka na zimnym betonie przez minutę, czy też zanurzenie rąk do zimnej wody, jeżeli to było poważniejszym problemem, albo spryskanie się przez 20 sekund, przez 10 sekund zimnym prysznicem po okolicach oddalonych od serca, powodujących jak najmniejszy szok, zwłaszcza na przykład po tak najbardziej nagrzanych obszarach, czyli dużych mięśni, tych baterii termicznych, jakie są mięśnie, czyli na przykład mięśni udowych i pośladkowych, co powoduje natychmiastową pewnego rodzaju przyjemność, nawet jeżeli bardzo tego nie lubimy i jest to już wprowadzenie. I robienie tego nawyku plus oddychanie i wykorzystanie stanów wewnętrznych negatywnych do tego, żeby byli naszymi sojusznikami, dokładnie w tym samym momencie jako zespół ćwiczeń powoduje, że to mikromorsowanie tworzy nam wybór. Albo nie będę już tego nigdy potrzebował, ale mój stan wewnętrzny się zmienia i to rzeczywiście tak jest. Albo zostaję w tym mikrowariancie i wtedy moja odporność jest podtrzymywana. Z tego strony mam nową rozrywkę pracy ze sobą. Rozrywkę dosłownie i dużą przyjemność. A jednocześnie wcale nie muszę narażać się na jakiś straszny szok. A paradoksalnie, jeśli rzuci mnie w stronę jakiejś jednej, czy drugiej, czy trzeciej ekstremalnej zabawy, bo nagle gdzieś na jakiejś imprezie ktoś powie, słuchajcie, wchodzimy do wody, a będzie na przykład marzec, to możemy się okazać dla siebie zaskakująco odporni. I wreszcie na przykład może się okazać, kiedy tańczymy w deszczu w zimny sierpniowy poranek, to po raz pierwszy nie będziemy szczękać zębami i zastanawiać się, gdzie jest najbliższy koc zaraz po pierwszej minucie. Więc pojawi się podniesiony komfort życia, w sytuacji, w której zechcemy pójść na przykład do Wim Hoferki albo do morsowania klasycznego, czy paru innych bardziej ekstremalnych zabaw, czy na przykład spróbować saunowania, którego wcześniej się baliśmy, nagle może się okazać, że jest nam to o wiele łatwiej zrobić. Jak to wpływa na nasz wewnętrzny świat, jak to wpływa na nasz układ? No, na pewno jest w sytuacji, w której pracujemy tak zwaną ekstremalną, morsującą filozofią, w której stymulujemy hiperatak hormonów stresu i hormonów szczęścia w wyniku przetrwania w tym samym momencie. Rzeczywiście jest to bardzo szybki, bardzo wyraźny rezultat. Natomiast w sytuacji, w której możemy przez jakiś czas dłużej nie wystawiać się na ekspozycję, nie wystawiać się na tego typu konfrontacje, na przykład nie oddychać w tak forsowny sposób przez tydzień, albo nie motywować się tak potężnie takimi hiperśrodkami mentalnymi przez tydzień, albo przez tydzień, dwa, albo miesiąc, pójść w pewnego rodzaju ucieczkę systemu ciała
od morsowania, chociażby w ten sposób, że na przykład możemy mieć tak silny, wychłodzony system, albo tak potężnie skupiony układ krwionośny na pewnych problemach wewnętrznych, na przykład w obszarze serca, albo w obszarze wątroby, albo innych miejscach, które są przekrwione wręcz ze względu na koncentrujące się tam stresy, koncentrujące się tam potencjalne problematyczne, terapeuta powiedział patologiczne tendencje w wyniku długotrwałych sytuacji stresowych, że organizm nie jest wręcz fizycznie zdolny do wyposażenia naszych kończyn czy głowy w wystarczającą ilość ciepła poprzez krew. A jeżeli my dowalamy sobie jeszcze takim rodzajem morsowania ambitnego, że bez rękawic, bez butów, prawda, bez czapki, na 10 minut, tak jak Wim Hof, oczywiście musimy mieć świadomość, że jeżeli słuchamy swojego ciała, Wim Hof wyraźnie mówi, żeby swojego ciała słuchać i być dla siebie dobrym. Słuchanie własnego ciała jest ekstremalnie ważne. W sytuacji, w której na przykład ja otrzymuję sygnał, że ja nie chcę wejść dzisiaj do tej lodowatej wanny i siedzieć w niej 15 minut, jak bywało czasami, ponieważ moje ręce nadal, pomimo oddychania, pomimo treningu, nie chcą się rozgrzewać. To jeżeli ręce nie chcą się rozgrzewać, to jest wyraźny sygnał, że moja wątroba śledziona, moje nerki albo moje serce, moje płuca biorą większość mojej krwi, na przykład moje trzewia, z jakiegoś powodu i tam powinienem się skupić. I być może wtedy wystarczy 5 sekund, 15 sekund wskoczenia i wyskoczenia z takiej wody dla samego momentu skonfrontowania się. Przeramowując strukturę wewnętrzną, jakby biorąc na widelec nasz negatywny mindset, zaczynamy poprzez pracę neurolingwistyczną, neuroświadomą docierać do pozytywnej czy konstruktywnej intencji każdego możliwego negatywnego wewnętrznego stanu, wewnętrznego mechanizmu, który uprawiamy. A to oznacza, że to do kupy razem wzięte daje efekt o wiele dłuższy, trwalszy i jakby to powiedzieć trochę od tyłu wprowadzany nawykowo, trochę tak jak nałóg. Bardzo łatwo rano nam jest myśleć o kawie i to również staje się proste, jak nałóg. Czym jest mikroruchy rezonans? Mikroruchu, dostałem takie pytanie. Bardzo się cieszę, że je dostałem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Zasada przyczyny i skutku, niektórzy mówią nawet wręcz karma. Jest to taki sposób funkcjonowania wewnątrz ciała, że jeżeli gdzie podnoszę rękę, to pierwszym widocznym rezultatem tego, że podnoszę rękę, będzie napięcie mięśnia i napięcie w tym obszarze. To jest skala makro. Jeżeli siedzę przez 20 minut zagapiony w ekran, w taki sposób zgarbiony, pierwszym makro rezultatem, pierwszym makro rezonansem będzie skorupa mięśni na moich plecach i powyginane, bolące, zastałe kości. To działa też na takiej zasadzie, że świadomość, czyli te 5% naszego mózgu, rezultatów przyczyny i skutku szuka dokładnie tam, gdzie wydarza się widoczna, lokalizowalna przyczyna. I myślenie, świadome myślenie o przyczynie i skutku jest dosyć zero-jedynkowe. To znaczy, pijesz, czyjesz to, będziesz mieć to. Siedzisz w taki sposób, wpłynie to tak na ciebie. Jeżeli twoja miednica jest skrzywiona, to twój kręgosłup będzie skrzywiony. Jeżeli gapisz się w telefon, to twój kark będzie miał takie, a nie inne konsekwencje. Natomiast to, co się dzieje w mikrorezonansie, nie podlega świadomej analizie. Nikt nie wie, dlaczego i nawet praktycy, zwłaszcza metody Feldenkraisa, są bardzo, bardzo ostrożni w wyjaśnianiu tego, ponieważ do tego momentu nikt nie rozumie dlaczego. Być może jest to badane przez neurologów i już na ten temat jest więcej pracy, ale w sytuacji, w której na przykład nie wiadomo dlaczego przychodzi do mojego ufającemu nieświadomości umysłowi, aby ruch dotykowy albo bezdotykowy palca środkowego zaczął wpływać na przekaz tego ruchu, tylko dlaczego ja go odczuwam na przykład na dnie miednicy w tym samym momencie i w głowie? Tak jakby mi ktoś wsadził taki miękki, zamszowy kij prosto w środek mózgu i tym łaskotał. To jest odczucie rezonansu.
Na samym początku, kiedy leżymy i ćwiczymy neuroświadomość i mamy poruszać ręką na przykład w taki sposób, nie wiemy, dlaczego podświadomie poruszamy głową, a nawet czasami nie wiemy, że to robimy. W tym samym momencie dostrzegamy, że jeżeli ten ruch jest wykonywany, to pojawia się napięcie przepony. Pojawia się, okazuje się, że to nie jest napięcie, które się pojawia, tylko napięcie, które było i my je zaczynamy dostrzegać. I kiedy ono puszcza, bo je widzimy, ten ruch przypomina nam o tym, że rusza się nasza głowa i kręgosłup. I to jest pierwszy powierzchowny zespół wiedzy i reakcji na temat tego, jak działa rezonans, ponieważ to, co się potem dzieje, na przykład z przeciwległą ręką, albo z przeciwstawną stopą, albo z zestawem, jakąś częścią kręgosłupa, dajmy na to tą, która była najbardziej nadwyrężana na komunikacji pomiędzy czaszką a miednicą, tylko poprzez to, że robimy to. I co się dzieje z oddychaniem, kiedy przepona zwisa i przestaje forsować i robić za pancerz, za chitynę oddechową? Rezultaty przyczyny skutku rozumianych w neuro są kompletnie nie do ogarnięcia przez świadomość. Nie jesteśmy w stanie świadomie przewidzieć, którędy wyjdą rezultaty i w ilu możliwych miejscach i jak bardzo rozmnożone i czy to, co wyjdzie, jest rezultatem tego, co zrobiliśmy. Bo aż tak laboratoryjnie, klinicznie nie jesteśmy w stanie odseparować jednego neuroświadomego ruchu, aby potem już nic nie robić i czekać na rezultat, który wyniknie i wszystko, co się pojawi, to będzie zanotowane jako rezultat tego. Nie da się obejść uważności, nie da się obejść pokory świadomości. Pokory świadomości, która nie lata z latarką, prawda? Nie chodzi z takim czymś po całej swojej strukturze, prawda? I mówi, no dobra, mam cię, to ja tobą steruję, ja cię widzę, jesteś moją funkcją. Świadomość, która jest pokorna, gasi lampeczki, siada spokojnie i obserwuje i mówi, ja się od ciebie uczę. Mówi do całej nieświadomości, do tego, co nie wie, do tego, co po prostu jest. Do tego, co nie uczy i nie poucza. Zaufanie do niepamięci również, czyli w tej sytuacji bycie osobą, która albo uczy się i prowadzi zajęcia lub uczestniczy w zajęciach neuroświadomości, jest nie pamiętać. Nawet jeżeli przygotowany jest jakiś kontekst, konspekt i są jakieś kontekstualnie przygotowane zajęcia, które frazy, które mówią coś o jakichś ruchach, które mają do czegoś doprowadzić albo jakiś rodzaj przeramowania, nie zmienia to jednak faktu, że w momencie, w którym zaczyna się proces, następuje tak zwane lustrzane parowanie z uczestnikami i dokładnie w tym samym momencie wszystko przestaje mieć znaczenie, co zostało zapamiętane, dlatego że od tej chwili wytwarzane są kompletnie niepowtarzalne, po raz pierwszy istniejące struktury neurologiczne. Stąd zaufanie do niepamięci. I przykładem tego dzisiaj było to, że kiedy chciałem opowiedzieć wam dzisiaj ten dowcip o tym wielorybie i Titaniku, dokładnie zaraz potem w coś się zaaferowałem i kompletnie o tym zapomniałem. Natomiast pomimo frustracji machnąłem ręką, stwierdziłem, prawdopodobnie już sobie tego nie przypomnę. Natomiast w chwili, w której to zrobiłem, powiedziałem sobie jedną rzecz. Jestem pewien, że gdzieś na głęboko nieświadomym poziomie ja to pamiętam, czy też będę wiedział, jak na to trafić, więc nie muszę tego pamiętać. I dokładnie siadając tuż przed całą imprezą nastąpił zespół triggerów, który natychmiast doprowadził mnie na to wspomnienie i w tym samym momencie wiedziałem, o czym mówić. Kim jest... No więc przede wszystkim tak, to prowadzi nas do punktu, kim jest neuroinstruktor. Ostatnio coraz bardziej skłaniam się do otworzenia specjalnej nitki zajęć dla tych z was, którzy chcieliby zacząć prowadzić zajęcia z neuroświadomości swojej własnej, niepowtarzalnej metody neuroświadomości, bo dokładnie to się dzieje w chwili, w której ktokolwiek zaczyna trenować u kogokolwiek rzeczywistą neuroświadomość, a nie taką skoszarowaną, która wymaga od nas, byśmy postępowali dokładnie według tych wymogów, które zostały nam przekazane. Nawet w neurolingwistyce, gdzie mamy wyraźne instrukcje, gdzie bardzo rygorystycznie się ich pilnuje, aby pewne ćwiczenia zostały wykonane według pewnego schematu i modelu, to nawet tam jest to robione tylko przy pierwszych krokach i to tylko po to, żebyśmy zrobili coś nie konkretnie poprawnie, tylko żebyśmy zrobili to
po raz pierwszy inaczej niż zwykle, bo jeżeli nie będziemy postępowali zgodnie z instrukcją ćwiczenia na początku, to zrobimy, to zderzymy się z tym obszarem, z którym pracujemy tak, w taki sposób, jaki zawsze to robiliśmy. Więc jeżeli na początku się zbiesimy i zbuntujemy i powiemy nie, ja to zrobię inaczej, ja to czuję inaczej i zrobimy to inaczej, niż mówi do nas osoba, która prowadzi to, tylko po to, nie po to, żeby nas nauczyć mapować siebie i robić coś jak ona, tylko żebyśmy coraz po raz pierwszy zrobili coś nie tak jak zawsze, a więc po raz pierwszy przestali czuć się jak zawsze i zaczęli czuć się inaczej, żeby zrozumieć, że zmiana jest możliwa. Od tamtej chwili możemy już robić wszystko po swoje. I nawet w takiej dziedzinie jak neurolingwistyka. Kim jest instruktor neuroświadomości? Ja potencjał ten dostrzegam praktycznie u was wszystkich. Instruktor tym się różni od praktyka, powiedzmy, regularnego, że robi dokładnie wszystko to, co praktyk, z tą różnicą, że posiada pewnego rodzaju ciśnienia, by się tym dzielić, żeby o tym cały czas opowiadać i albo żeby w jakiś sposób demonstrować sobą to tak, aby to mogło być mapowane przez neurologię lustrzaną uczestników. I na swój sposób, swoim kanałem komunikacyjnym, instruktor jest osobą, która tak silnie angażuje się w tę pracę, że niespecjalnie daje sobie czas na inne aktywności zawodowe i to jest ta różnica. Tak naprawdę poza tym między instruktorem a praktykiem nie ma żadnej różnicy, ponieważ neuroświadomość wplata się w każdą rzecz, którą możesz robić, więc nie musisz rzucać swojej pracy i zmieniać się w jakiegoś szczególnie dziwnego człowieka, robiącego jakieś dziwne praktyki, tylko dlatego, że w ten sposób zakłócić swój komfort, bo to przeczyłoby tak naprawdę sensowi istnienia tej sztuki. Wręcz przeciwnie, możesz pracować dalej w korporacji, jeśli lubisz to, albo chcesz zacząć to lubić, możesz pracować w fabryce, możesz być ładowaczem książek w hurtowni papierologicznej, możesz być papieżem, możesz być górnikiem, możesz być ministrem, politykiem. Tak, można być każdym. Żaden zawód nie jest tutaj dyskryminowany. Nawet politycy, którzy są często dyskryminowani w wielu szkołach rozwojowych, pomijając fakt, że wiele szkół rozwojowych bardzo lubiłoby móc się pochwalić, że politycy do nich uczęszczają. Kontrowersyjna reklama, ale jednak mimo wszystko, zwłaszcza dzisiaj. Więc w żaden sposób nic, co robisz, nie musi zostać zmienione, jeżeli robisz neuroświadomość. Natomiast jeżeli w jakimś momencie ta pasja rozwijania tego bycia w tym staje się tak potężna, tak wszechobecna w twoim życiu, że zaczyna wylewać się na inne aktywności i faktycznie wolisz się zajmować tym, niż zarabiać w dotychczasowy sposób, no to instruktorka jest tak naprawdę dla ciebie i nie ma się co bać tak naprawdę konkurencji, tego, że masa osób już to robi, że się rozmnożyło ostatnio rozwojowców jak psów. Starczy roboty dla wszystkich, masa ludzi chce pracować ze sobą i każdy szuka innych metod, każdy szuka pracy na swój indywidualny sposób, więc w żaden sposób ten temat się jeszcze wbrew pozorom nie nasycił. Nasyciło się tylko tam, gdzie robi się to, co robią wszyscy, albo robi się to, co robi wiele osób w taki sposób, jak jest to podane według ABCD, EE. Natomiast jeżeli robisz to niepowtarzalnie, zawsze zrobisz coś, co jest niszowe i wytworzy to wokół ciebie pewnego rodzaju ciekawy bąbel, duży lub mały, dla ciebie komfortowy, który przyciągnie te osoby, które też potrzebują zrobić coś ze sobą niepowtarzalnego i też pójść dalej w niepowtarzalny sposób. Co dotyczy nie tylko tego, co ja robię, ale też masy osób, które osobiście znam i pracują, niezależnie od tego, czy są certyfikowani, czy nie. Więc być może niedługo, jeżeli pojawi się wśród was gremium osób, które się w szczególny sposób tym zainteresuje, życiem, neuroświadomością trochę większy etat, będę mógł rozwinąć specjalną nitkę ćwiczeń, treningów, webinarów, warsztatów, które będą adresowane głównie do instruktorów. To nie będą żadne elitarne zajęcia, czy lepsze zajęcia, czy zajęcia dla, powiedzmy, jakichś komandosów neuroświadomości. To będą po prostu zajęcia sprofilowane dla tych, którzy chcą się dzielić tym aktywnie, a nie tylko używać tego dla siebie w codzienności. Dobrze.
Coś było również na temat tego, w jaki sposób zmienia się sposób chodzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim webinarze, który omawialiśmy, który był wczoraj, druga część webinaru o tym, jak się rozwijać bez żadnych zasobów, wzięliśmy na warsztat widmowość widzenia, czyli znów szkieletarne oczy, a więc oczy, uszy, nosy, języki, wibrysy. No cóż, nie będę. Spoiler, i tak niczego nie zmieni. Musicie spróbować, żeby zobaczyć, jak to zmienia rzeczywistość. Zapraszam do archiwum, do ściągnięcia webinaru. Napiszcie do mnie na neuroświadomość.gmail.com. Kiedy rozglądamy się szkieletarnie, jednocześnie będąc połączonymi z jakimś ośrodkiem decyzyjnym w naszym szkielecie, nagle się okazuje, że kiedy wstajemy, zaczynamy inaczej chodzić. Ręka do góry. Kto doświadczył, że inaczej mu się chodzi po tym, jak wykonał trening polegający na fantomowych narządach zmysłów w szkielecie, jest jednoczesnym. Z jednoczesną, jakby mikroruchową aktywacją całości. Dzieje się tak dlatego, że okazuje się, że większość naszych motorycznych ograniczeń polega na tym, że mamy przekonanie, że chodzimy nogami. Potem zaczynamy zajmować się anatomią, trochę więcej pracujemy ze sobą i zauważamy, że no, chodzimy nie tylko nogami, ale na przykład konkretnie stawem skokowym albo kolanowym. Potem jeszcze dogłębnie się tym zajmujemy i stwierdzamy, że chodzimy miednicą. Natomiast bardzo późno, kiedy już naprawdę zastanawiamy się, jak możemy tę sztywność w sobie zwalczyć, kładziemy się na taki neuroświadomy plac zabaw, jak to mówi Michał, i w pewnym momencie nagle zauważamy, że to żebra, te, które są, każde z nich jest podłączone do jakiegoś kręgosłupa. To żebra są pewnego rodzaju motorycznym przekaźnikiem i przełącznikiem rezonatorów. Taką trochę gąsienicą, która przekazuje falę ruchową pomiędzy głową, czaszką, która jest nawigatorem, i to od czasów przecież od Thesaurusa Rexa, od najwcześniejszych lat ewolucyjnych istnienia kręgowców, czaszka jest nawigatorem. Choćby od czasów, kiedy byliśmy praktycznie jako zwierzęta czaszką i ogonem, tylko i wyłącznie, zanim wykształciły się kończyny. Dokładnie w tym samym momencie miednica, jako pewnego rodzaju stabilizator, jako pewnego rodzaju fundament, zwłaszcza u osób spionizowanych, jest połączenie między jednym a drugim następuje motorycznie, przede wszystkim poprzez żebra. A więc to uwolnienie żeber i praca oddechowa, ale również mikrodotykowa, mikroruchowa żeber powoduje, że nasz sposób chodzenia staje się nagle dziwnie totalny, lekki, łatwy i nagle potrafimy skakać. Obsesyjnie skupialiśmy się na kolanach i stawach skokowych, żeby móc zacząć skakać. Wielu z nas mogło to nawet przez jakiś czas się udać, a potem znowu zaczęły nam napieprzać nogi. Nie wiedząc czemu, przy okazji jeszcze wysiadać kręgosłup lędźwiowy, który był nadwyrężany w tych wszystkich szarpnięciach, momentach, kiedy miednica była głównym ośrodkiem generowania siły wyskoku, dajmy na to. Natomiast w momencie, w którym nagle uświadomiliśmy sobie, jeszcze spójrzcie na Masajów, jak oni skaczą, że to żebra, jak u zwierząt czworonożnych, są elementarnym przekaźnikiem siły motorycznej poprzez kręgosłup, ponieważ są umięśnione również pomiędzy. I dokładnie w tym samym momencie, jak to się przełożyło na to, że wasz wyskok nie jest wybiciem się jak z trampoliny, przez co kompresujemy sobie wszystkie kręgi, cały szkielet na mikrowstrząsach i opadając robimy dokładnie to samo. Może mieć wtedy nogi jak z żelaza, niesamowite, sprężyste i będzie to jeszcze bardziej szkodliwe dla systemu i kości nie będą w stanie tego wytrzymywać i będziemy mieć mięśnie gotowe do skoków kilometrowych i dokładnie w tym samym czasie kości, które są w kompletnej rozsypce. Natomiast w sytuacji, w której zauważymy, że nasz wyskok jest takim jak u kota, rozprężaniem się żeber, wyciąganiem się i dołączaniem nóg w tym wyskoku, a następnie rozciąganiem się znowu tego węża kręgosłupa i żeber i osiadaniem sprężystym na miejscu, nagle okazuje się, że ten skok jest miękki, nieuszkadzający i co robi mózg? Mózg nieświadomy, widząc to, mówi: wyłączamy ból, dlatego że ten typ się wreszcie nauczył, jak używać szkieletu podczas skakania. To jest tajemnica odpowiedzi, dlaczego możemy zacząć biegać bez bólu kości, również szkieletarnie za pomocą żeber, jak chodzić, jak się poruszać. I to wyłącza nam takie rzeczy czasami, jeżeli jesteśmy na przykład osobami z nadwagą i napieprzają nas nogi,
zwłaszcza kostki, stopy, kolana, używanie żeber do poruszania się. Sprawdźcie, jak to działa. Chcecie wiedzieć, jak tego się nauczyć? Zapraszam na zajęcia. Zresztą wiele z Was już teraz, po tym ruchu, może zmapować to i prawdopodobnie zacząć używać. Ale nie będę spoilerował. Webinar. Webinar, który chciałem dzisiaj opisać, będzie krótko opisany, dlatego że na ten temat gada się dużo. To jest jeden z wcześniejszych antycznych webinarów. Dokładnie powiem Wam, z jaką on jest datą. Natomiast ten webinar jest też tylko audio, ponieważ nagrywałem go jeszcze w czasach, kiedy nie stosowałem kamery. Znaczy, kamery stosowałem do live'owego przekazywania na grupie znak zapytania, natomiast całe zajęcia nagrywane były na dyktafon. Dźwięk jest dosyć wysokiej jakości, dyktafon również pracował na wysokiej jakości. Webinar nazywa się Seks. To jest 9 grudnia. Bardzo wczesna pozycja na liście. 9 grudnia 2019 roku. Można powiedzieć, że no, tytuł jest prowokujący i trochę przyciągający uwagę, natomiast nie będę chyba specjalnie, jak to powiedzieć, psuzam zabawy, informując o tym, że tak naprawdę samych tych podniecających sytuacji w tym webinarze będzie niewiele w porównaniu z tym, że tak naprawdę pracuje się tam głównie z wszystkimi obszarami, w których my tej przyjemności się pozbawiamy i używamy seksu do wszystkich możliwych działań, które są bardzo nieseksowne, czyli wszelkich form emocjonalnej przemocy na sobie samym i na innych wokół siebie i samouszkadzających się schematów, do których używamy międzyludzkich reakcji opartych na tym, co w istocie tak naprawdę jest frajdą i przyjemnością. Więc sam webinar może być przeżyciem troszkę, jak powiem, orzącym i przyciągającym pod kilem wbrew pozorom, natomiast życie seksualne, kto wie, ten CLEAN, czyli krótka lekcja integracji neurologiczna, lekcja integracji neurologicznych może być zaskakująca, więc jeżeli wybierzecie webinar z 9 grudnia 2019 roku o nazwie seks, może się okazać, że będzie trochę nieseksownie w trakcie pracy, ale potem może być zabawnie. Ja celowo mówię o tym mało, dlatego że wokół tego zjawiska narosło aż tyle papierologii psychologicznej, że szczerze mówiąc nie wiem, czy mnie to bardziej nuży, gdy mamy o tym opowiadać, czy też denerwuje. Wolę Wam przedstawić to, że właśnie tego rodzaju webinar istnieje i no, może tyle jeszcze dodam, że tak naprawdę to jest coś, czego nadużywam. Bardzo lubię się na tym przełapiwać. Wczoraj sobie zainstalowałem, że będę o tym pamiętał, kiedy będę używał słów tak naprawdę. No więc tak naprawdę właśnie się za tym przyłapałem. Ogniskuje to uwagę na nas, jako na źródle własnych doznań seksualnych i aseksualnych. Na nas samych. Co zresztą jest bardzo miarodajne dziś, bo żyjemy w świecie sporej dezorientacji, gdzie z jednej strony o seksie mówi się dużo i otwarcie, a z drugiej strony narosło kolosalnie wiele przeróżnych stereotypów i przeróżnych niedopowiedzeń i traumatologii, że ludzie się tak naprawdę częstokroć boją ze sobą sypiać, bo wydaje się wtedy, że co za bzdurne słowo sypiać ze sobą, no nieważne, w każdym razie głównie po to, że nigdy nie wiadomo, na jaką minę trafisz i stąd to też zresztą jest związane z tym, że naprawdę jest bardzo podniesiona hiperświadomość pewnych rzeczy na poziomie traumatologii. I zaczynamy być jako ludzie bardzo, bardzo przeuświadomieni w tym, czego nie lubimy w naszym życiu seksualnym, w procesie, jakim dotarliśmy do kontaktu z własną seksualnością, przez co skupiamy się przede wszystkim nad tym, jak nas jest tym wszystkim źle. I robimy z tego nawet pewne jednostki tożsamościowe. W związku z psychologicznego punktu widzenia. Więc w jaki sposób uczynić seks powrotem przyjemnym? No przede wszystkim zmierzyć się z tym, jak my sami produkujemy wszystkie możliwe negatywne sytuacje wewnętrzne związane z tą strefą życia. I jakie obszary, na przykład asertywność czy parę innych, są w nas powiązane z tą właśnie kompetencją, powiem celowo, jaką jest seksualność.
No na deser jeszcze chciałem powiedzieć taką jedną rzecz. Mówiliśmy trochę w pierwszych nieco dziennikach na temat zjawiska cienia w rozumieniu neuroświadomości. Tym razem chciałbym zaznaczyć trochę tak prowokatywnie, być może trochę typowo, może już to gdzieś słyszeliście, w jaki sposób możemy pracować z budowaniem w nas aktywnego i dosyć bardzo podstawnego poczucia życiowego bezpieczeństwa, używając do tego, co budzi w nas największe przerażenie, czyli właśnie ten obszar cienia. No, weźmy na przykład na widelec jakąś emocję, no, w sytuacji, w której chcielibyśmy się bardzo cieszyć tym, co mamy, tym, co się stało. Nawet niekoniecznie boimy się przemijania i ewolucji tego, co się dzieje, ale najbardziej boimy się tego, że to wzbudzi zawiść i agresję z czyjejś strony. Więc, no cóż, pierwszym odruchem byłoby postawić wysoki płot. I oczywiście wcale nie twierdzę, że to jest zawsze głupi pomysł. Natomiast kiedy stawiamy już ten wysoki płot i zaczynamy się osłaniać, kupujemy psy, które groźnie wyglądają i dajemy dziwne napisy pod tytułem: uwaga, zły pies, zła mysz, zły mąż, złe dzieci, a żona najgorsza, i kleimy to na płot, to już w tym momencie okazuje się, że wcale nie buduje to w nas większego bezpieczeństwa, bo sobie za tą fasadą boimy się jeszcze bardziej, że jeżeli pokazujemy wysoki poziom zabezpieczeń, to jeszcze bardziej sprowokuje kogoś, kto uważa, że za silnie ufortyfikowaną granicą zapewne jest coś wartego uwagi. I to lęk, na przykład lęk przed zawiścią, lęk przed czyjąś dumą, lęk przed tym, że podepczemy czyjeś ja, czyjeś ekspansywne ja, przez co będziemy obiektem agresji w tego wyniku. Lęk przed tymi wszystkimi rzeczami jest bardzo ważnym sygnałem, żeby pozostawić na bocznicy tych, których się potencjalnie boimy, i zwrócić uwagę, że gdzieś może na dnie, potencjalnie być może jest taka część nas, która chciałaby się bardzo silnie odróżniać od tych istot, których się obawiamy, lub co do których udajemy, że się ich nie obawiamy. I w chwili, w której ten nasz potencjalny agresor zostanie podziękowany wewnętrznie za to, że coś nam przypomniał, możemy sobie popracować submodalnie, z pewnego rodzaju metaforą takiej osoby w nas samych. I dotrzeć, i pogodzić się, i wybaczyć sobie, ale też również i przyjąć siebie, zaakceptować siebie z możliwą potencjalnością bycia dokładnie takim samym człowiekiem jak tamci. Jak tamci, których agresji się obawiam. To rozmywa nam konieczność mówienia: jestem zapewne zawistny gdzieś i nie chcę tego w sobie widzieć, skoro tego się obawiam u innych i punktuję to u innych. Uwaga, to nie jest konieczność takiej zero-jedynkowej jungowskiej filozofii. Nie mówię o jungowskiej psychologii sensu stricte, tylko o zero-jedynkowym wariancie, który mówi, że skoro ja obawiam się czyjejś agresji, to znaczy, że jestem agresywny. Jeżeli ja obawiam się czyjejś dumy albo gardzę czyjąś dumą, pychą, to znaczy, że jestem gdzieś pyszny w sobie i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Wcale się nie musi tak okazywać. Wcale nie musi się okazać, że jestem zawistny albo zły, ale może się okazać, że boję się, że taki jestem, i właśnie dlatego wolę to postrzegać w innych, co budzi mój strach. Więc samo dopuszczenie na zasadzie zaufania niepamięci, o której dziś mówiliśmy, braku kontroli, wyłączenia lampy świadomości prosto w oczy nas samych, wyłączenia tej lampy po to, żeby powiedzieć: OK, dobrze, nie przesłuchuję cię, ufam ci. Ufam temu, że to, co jest dziś obawą, że jestem taki, jak uważam, że inni są, że jestem taki, jak najbardziej, że obawiam się, że inni są, pozwala mi przyjąć tylko jedno takie najbardziej ogólne stwierdzenie, że ja jestem innym człowiekiem, ale gdzieś na najbardziej podstawowym, najbardziej ogólnym, najbardziej humanistycznym, jakby powiedzieć, duchowym, neurologicznym poziomie, jestem dokładnie taki sam. Mam ten sam potencjał tego wszystkiego, co mają również wszyscy inni. Nawet jeżeli dziś w moim życiu te rzeczy się nie wyrażają, nawet jeżeli dziś nie kradnę, nie morduję, nie zazdroszczę, nie wiem, nie robię różnych rzeczy, to fakt, że potencjalnie to dostrzegam i że się tego obawiam, że to od siebie odsuwam,
jest tylko wskazówką, że jestem takim człowiekiem jak oni. Ani lepszym, ani gorszym. I jeżeli zacznę używać siebie z akceptacją tego potencjału, nie każe mi to natychmiast kazać się z wszystkimi bratać. Mogę dalej pozostać osobą, która selektywnie dobiera swój świat i wręcz powinienem. I wpuszcza tylko tych, którymi czuję komfort. Ale przestaję obsesywnie spoglądać na innych, wystrzegając się pewnych zachowań w nich, przez co przestaję selektywnie wyławiać z całego oceanu prowokacje do interakcji, które potem mi potwierdzą, że tak, ludzka zawiść zabija. A więc tak, jestem osobą zdolną do takiej samej zawiści jak wszyscy, których się obawiam. To jest mój świat i moja zawiść, której ja osobiście na przykład dziś nie używam. Ale to wcale nie oznacza, że nie mam umiejętności i potencjału, aby ona we mnie zaistniała. I w tym jest większa wolność niż próba doprowadzenia się na taki poziom rozwoju, w którym ja już w zasadzie jestem organicznie niezdolny do takiego czegoś. Co wbrew pozorom tak naprawdę jest tym, co wystawia nas na strzał i prowokuje do konfrontacji i porównywania. Zobaczmy, co się stanie, kiedy ten cień przestanie być cieniem i będzie po prostu nami. Taki eksperyment. Co się zbliża, to już wiecie. W Neuroniusach za każdym razem o tym mówię. Szykuje się nowe nagranie z Michałem, z Akumike, dotyczące, już teraz powiem, okluzji, a więc wszystkich możliwych problemów szczękościskowo-przeżuwaczych, sytuacji, których pewnych zakłóceń w obszarze oralnym, w jaki sposób możemy z tym obszarem pracować i co to w nas otwiera. Bardzo ciekawy warsztat, bardzo ciekawe nagranie. Zrobimy je już w pierwszy piątek listopada. Bądźcie czujni, wydarzenie już niedługo się pojawi. Prawdopodobnie również nasze archiwum zostanie wzbogacone o to. Będzie jeszcze jedno nagranie, które mogę już, powiedzmy, bez spoilerowania, z czystym sumieniem zapowiedzieć. Mianowicie nagranie warsztatu, które będzie się w trio pomiędzy Michałem Urgaczem, niejakim Andrzejem Krystaszkiem, z którym założyłem ten słynny kabaret rozwoju osobistego, jakim jest Stresura Matrixa, i moją osobą, które dokupy w tym trójkącie wytworzy również bardzo ciekawy zestaw ćwiczeń opartych na pracy z, no ponieważ nie wszyscy z Was wiedzą, a podejrzewam, że masa z Was wie, że Andrzej jest uzdolnionym i to dosyć mocno twórczym, a przede wszystkim już teraz również osadzonym w swojej praktyce praktykiem, twórcą, kreatorem pewnych autorskich metod pracy z transem hipnotycznym, a więc rozmową z umysłem nieświadomym. Łącznie razem z tym praca z neuroświadomością, kolosalnej, oceanicznej wiedzy Michała związanej z mapą odwzorowań neurologicznych, akupunkturowych, jego wiedzą fizjologiczną, wiedzą anatomiczną, medyczną, która naprawdę budzi moje kompletne powalenie niesamowite na kolana, i przy jego cholernej intuicji oraz moim działaniami, moim doświadczeniem i tego, co zdążyliście się zapoznać, moim instynktem, którego się nie wypieram, taki trójkącik. Więc najpierw kolosalny, nuklearny warsztat na temat okluzji, na temat obszarów oralnych i tego, w jaki sposób przeżuwanie i zdolność przeżuwania pracy językiem i tym wszystkimi obszarami wpływa na nasz mental, wpływa na nasze psychiczne nastawienie, na wolność, na wybór, na wszystko inne, no i w jakim stopniu. A później tak zwany trójkącik, w którym pracujemy z transem w wymiarze neuro. Natomiast no, zapomniałbym zamknąć całą historię puentą. Jeśli pamiętacie, prawda, jak ci wszyscy rozbitkowie z Titanica trafili do tego wieloryba i podążając w kierunku zatok, napotkali po drodze artystów, muzyków z orkiestry Titanica idących dokładnie z przeciwnej strony i spytali ich w takim... To będzie bardzo w temacie dzisiejszego niecodziennika. Zapytali ich, jak byście się tutaj dostali, skoro nie spotkaliśmy was po drodze. No co oni mówią? No my, jak zwykle, wejściem dla artystów. Dziękuję wam. Być może jutro też będzie niecodziennik, a może nie. W każdym razie tych z was, którzy chcieliby jeszcze
zdążyć pobrać wczorajszy i przedprzedwczorajszy dwuczęściowy webinar na temat tego, jak się rozwijać, nie posiadając zasobów, zapraszam do kontaktu ze mną na maila neuroświadomość@gmail.com.